Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiaj jeszcze raz powrót do tematu, o który są dalsze pytania, czy jest więcej wątpliwości, mianowicie do tematu trzech dni ciemności. I jak można się zorientować po tytule, tym razem chciałabym się odwołać do autorytetu biskupa Atanazjusa Schneidera, który zabrał głos w tej sprawie dopytywany przez wywiadującego go dziennikarza. Odnośnik do wywiadu jest umieszczony oczywiście w dokumentacji w opisie filmu. To nie jest proroctwo uznane przez Kościół. Nie można przyjmować za prawdę tak zwanych trzech dni ciemności. Ja już kiedyś zwracałam uwagę na to, że jest jakby bardzo wielu świętych cytowanych, rzekomo zapowiadających te trzy dni ciemności. I kiedy zaczyna się próby weryfikacji, to okazuje się, że tak naprawdę żaden z nich nic takiego nie napisał ani nie powiedział. Wspominałam w poprzednich filmach o tym, że święty ojciec Pio nie jest autorem takiej wypowiedzi. Ojcowie kapucyni zaprzeczali. Inna znana mistyczka, której są przypisywane takie słowa, błogosławiona Anna Maria Taigi, członkini trzeciego zakonu trynitarzy. Tu podkreślam tę przynależność, ponieważ to właśnie zakon trynitarzy, który zajmował się postulacją jej wyniesienia na ołtarze, zaprzeczał. Nie ma czegoś takiego w jej pismach. Ostatnio dotarła do mnie też wiadomość, że kolejny cytat i kolejny święty, tym razem święty Kaspar del Bufalo, przepraszam, również nie jest autorem krążącego po internecie fragmentu, znaczy takiego zdania dotyczącego trzech dni ciemności. Jakby ktoś sobie chciał sprawdzić, to tylko taka krótka informacja. W Polsce mamy jego duchowych synów, misjonarzy krwi Chrystusa i każdy może sobie do nich pójść, czy ewentualnie się skontaktować, ale można też sprawdzić osobiście, bo jego pisma były wydane po polsku. Więc jakby czego się nie ruszy, to się ciągle okazuje, że to są fałszerstwa. Biskup Schneider zwraca uwagę, że żadne z tych zapowiedzi nie są uznane przez Kościół. Więc tak jak mówię, no ja podałam tak te trzy przykłady. Oczywiście takich wymyślonych cytatów przypisywanych różnym mistykom świętym czy błogosławionym jest znacznie więcej. Natomiast warto tutaj być uczulonym. Jeżeli ktoś się styka z tego typu zdaniami przypisanymi różnym osobom, to warto się skontaktować z osobą, która taki cytat gdzieś tam publikuje i zapytać o jego pochodzenie. Ale nie pochodzenie na zasadzie, że ach, przypisałam to, czy skopiowałem to z jakiejś strony internetowej. Nie, nie, nie. Każdy ma podać konkretne źródło pisane. Mianowicie no, albo zapis wypowiedzi świętego wydany oficjalnie, albo no, jakieś dzieło, których no, oczywiście sporo mamy po polsku. Warto w taki sposób te rzeczy weryfikować. Biskup Schneider zwraca też uwagę, że tak naprawdę te opowieści o tych błogosławionych świeczkach to jest swego rodzaju materializm. Też już o tym mówiłam, że to wygląda jak takie magiczne myślenie, że będę mieć świeczkę i wszystko będzie dobrze. Jeszcze jedna rzecz, która jakby kiedy znowu się nad tym zastanawiałam, rzuciła mi się w oczy, to jest to, że w tych wszystkich zapowiedziach nie ma typowej dla autentycznych proroctw warunkowości. Tak, proroctwo to jest jednak zawsze ostrzeżenie, że kara przyjdzie, jeśli ludzie się nie nawrócą. I tu pozwolę sobie, zaraz wyjaśnię dlaczego, zacytować taki fragment z uznanego przez Kościół oficjalnie objawienia Matki Bożej Zakita. Spójrzmy na jej słowa. Jeśli ludzie nie odczują skruchy i nie poprawią się, Ojciec ześle na całą ludzkość straszną karę. Będzie to kara większa od potopu, jakiej dotąd nikt nie widział. Z nieba spadnie ogień i zniesie większą część ludności, dobrych jak i złych, nie oszczędzając wiernych ani księży. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaka wam pozostaje, są różaniec oraz krzyż, znak mojego Syna. Ja jestem jeszcze w stanie uchronić was przed zbliżającymi się nieszczęściami. Ci, którzy mi zaufają, zostaną ocaleni. Zwróćmy uwagę, mamy tu dwie rzeczy. Wspomnianą przed chwilą warunkowość, a zatem jest to ostrzeżenie kochającej matki,
A drugie, mamy zupełnie inne jakby wyjście wskazane, mianowicie wiarę, zaufanie, modlitwę. Mamy nasze oczy zwrócić ku Bogu, ku krzyżowi, a nie zaopatrywać się w jakieś czarodziejskie świeczki. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.